chociaż w sumie. Wow. Dobra, tym razem w ogóle nie udało mi się już wyskoczyć. No, może to w ogóle nie o to chodzi, ale ja tak próbuję dziwnie. No okej. Jeszcze raz. Platforma czeka na to, żeby wejść na nią, bo przecież tak to by już szło od razu. Weźmiemy rozbieg. No i niestety nie wyszło nam znowu. Chyba najbliżej jednak byliśmy w momencie, gdy robiliśmy to z... bez rozbiegu. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jestem 90% pewny, że tak trzeba zrobić, ale nie mam pojęcia. W tym momencie nie ma. W momencie najwyższym trzeba skoczyć. Dobra, wiecie co? Ja na chwilę spauzuję. Poczekam, aż on odzyska trochę siły żywotne. Podejrzewam, że on się wtedy też trochę szybciej porusza. I wtedy włączę jeszcze raz nagrywanie. Już zaraz wracam. Okej, jest dzień następny po nagrywaniu. Ten fragment dołączę po prostu w odpowiednim miejscu. Co się stało, będzie wyjaśnione za chwilę. Także to, co będę mówił, to mówiłem wczoraj. Myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że Fraps po prostu nie zaczął nagrywać w odpowiednim momencie i opuściłem most. Potem powiedziałem wam, że niestety już nie uda się wam tego zobaczyć, bo zacząłem nagrywać, jak już opuściłem go. Ale potem pogrzebałem w save'ach i znalazłem odpowiedni plik. Także... także nagram to zwodzenie mostu. Powiedzmy. Zaraz, spróbuję może od dołu najpierw rzucić kamieniem. Zobaczmy, może wystarczy. Tak jest. Proszę bardzo. I most opuszczony. Także... dołączę to w odpowiednim... w odpowiednim momencie tamtego filmika i myślę, że będzie wszystko ok. Kostnica. Dobra. Ok, jestem z powrotem. Niestety nie zobaczycie, jak opada most, bo Fraps mnie trochę wyrolował, gdyż włączyłem nagrywanie, ale, znaczy włączyłem. Wydawało mi się, że włączyłem, ale niestety okazało się, że że się nie włączyło. Nie wiem czemu. Może przycisk nacisnąłem, bo nie mam pojęcia. W każdym razie wystarczyło rzucić kamieniem, żeby opadł most. Nie trzeba było wcale na niego skakać. Chciałem już zacząć robić z tych cegieł sobie takie podwyższenie, żeby z wyższej wysokości skoczyć. Ale potem rzuciłem jednym kamieniem i spadł most opadł. Tak więc możemy kontynuować. Wchodzimy do kostnicy. Bardzo pozytywne miejsce. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace.
Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Okej. Czy co, złapali cień? Nie mam pojęcia. Krew chyba. Krew, brak krwi. No, gdzie pójdziemy? No, oczywiście, że tutaj. No, może nie do końca brak krwi. No, już nie będziemy się cofać. Czaszka. No, chodź tu. Nie tak. Nie tak. O. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Nie być. What? What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Nie chciałbym być zamknięty w takim miejscu. Bo niewiele osób by chciało. Może coś masochiści. Three days now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, could I wake from this nightmare? If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Okay. Kogoś zamknęli. No i chyba już się stąd nie wydostał. Chociaż też się zastanawiałem, że to może to nie była jedna osoba tylko. Mamy tutaj przedmiot. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak go podniosę, bo niezbyt jest się gdzie chować. Narzędzie chirurgiczne. Nic się nie stało. Nagle nic na mnie nie wyskoczy. Okej. Okay. Została teraz nam droga tutaj. Widać, że jest taka promenada gwiazd. Czerwona. Ślad krwi, no. Aj, Boże. O. Normalnie przypomina mi się penumbę. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? To ciało jest, ma może jeden dzień. Tak, definitywnie przypomina mi się penumbę. Czy to my musieli go ciąć? Chyba tak. A, czyli to, co nas raniło, jak schodziliśmy na dół, to była jakaś trucizna.
na którą musimy pewnie stworzyć odtrutkę. Myślałem, że będzie coś w rodzaju maski, ale... tworzyć chyba na maski to jeszcze za wcześnie. A jakieś 100 lat. Martwi mnie duża ilość środków leczniczych. Mamy już 4, gdzie zawsze mieliśmy może z 1. Czyli pewnie musimy jakoś pobrać krew tego tutaj pana i sobie ją wstrzyknąć. Ciekawe. To są wspomnienia chyba kogoś, na pewno nie Daniela, może Aleksandra. Twierdzi on, że to Daniel jest nieczysty i jest splamiony przez cień i tak dalej. Dziwne, dosyć. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Myślę, że to dobre miejsce na zakończenie tego rozdziału. Jest mroczne, jest pełno krwi, są zwłoki. Także... no, po prostu idealnie. Wypisz, wymaluj jak w bajce. Także... tak, na tym zakończymy. Sorry za to, za ten krótki przerywnik przy mostach, ale... niestety nie zależało to ode mnie, na szczęście zauważyłem to w porę. Że coś jest nie tak, gra chodziła zbyt płynnie po prostu. Tak. No więc miłego oglądania. Dzięki za oglądanie. I do następnego, myślę, prawdopodobnie jutro. To tymczasem.